Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Przylaskowski Łukasz, niezależny dziennikarz, pisarz, poeta, właściciel wydawnictwa Lukas Frankenstein z Holandii. W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie mają miejsce w Polsce, na przestrzeni już dłuższego odcinka przy obecnie panującej władzy, w mojej ocenie artyści i inne osoby reprezentujące inteligencję, czy to w Polsce, czy za granicą, nie powinny być obojętne wobec takich sytuacji, w których władza nie przestrzega prawa, mało tego, poprzez prawo giną osoby. I w tym przypadku jest skierowany ten materiał w obronie praw kobiet, które w momencie, kiedy są, można powiedzieć, mordowane, zabijane poprzez przepisy prawa, na mocy uchwał, ustaw polityków, którzy świadomie to czynią, nie możemy być obojętni. Materiał jest o tematyce odrobinę z przeszłości, aby wprowadzić do tematyki teraźniejszości. Z przeszłości powiązane z akuszerkami i położnymi, a następnie przejdę do wprowadzenia głównego tematu, jakim jest porównanie różnicy w odbiorze porodu w Holandii, gdzie mieszkam. I jakie prawa mają kobiety jako osoby będące w ciąży, czy kobiety, które już urodziły dziecko i jakie przysługują im prawa. Wypisałem kilka najważniejszych postaci z historii od strony głównie kobiecej, aby uświadomić, przybliżyć wielu osobom ich ważne poczynania, ich wielki wkład, jaki wniosły w rozwój położnictwa, w naukę, którą dzisiaj mamy na całym świecie. Niestety nie jest przestrzegana należycie, tak jak wspomniałem, w Polsce. Stąd ten materiał ma na celu troszkę formę edukacyjną, troszkę formę uświadamiającą. Rozumiem, że wiele materiałów, ktoś powie, jest dostępnych na internecie, ale nie każdy wie o tych materiałach, nie każdy wie, gdzie znaleźć te materiały, nie każdy zna tematy, imiona, nazwiska, hasła, po których mógłby odmienić może swój punkt poglądu, albo też wzmocnić, bądź też oprzeć się o niego w dalszych swoich działaniach. Zacznę od Louise Bourgeois. Przepraszam za moje niepoprawne słownictwo w języku francuskim, ale postaram się oczywiście dla Was udostępnić linki w komentarzach na dole, aby każdy mógł mieć wgląd do źródeł materiałów, z których korzystam i poszerzyć swoją wiedzę wobec ten skrót myślowy, który tutaj dla Was przedstawiam. A więc Louise Bourgeois, urodzona w 1563 roku, Faubourg Saint-Germain, zmarła w 1636 roku. Francuska położna, oficjalna położna francuskiego domu, była żoną fryzjera i chirurga Martina Boursiera, który był asystentem Ambroise Pare, francuskiego chirurga długiej togi, uznanego za najwybitniejszego chirurga renesansu i jednego z ojców współczesnej chirurgii, opracował metody operowania przepukliny i wprowadził innowacyjne metody w położnictwie. A więc to dzięki niemu na przestrzeni lat, poprzez rozwój medycyny, chirurgii, doszło do momentu, kiedy i ja skorzystałem z najnowszych technologii, sposobów, doświadczeń i wiedzy lekarzy, chirurgów, którzy również mnie operowali na tą przypadłość, jaka u mnie wystąpiła, czyli przepuklinę. Przyjmuje się więc, że doświadczenie, a więc Louise Bourgeois, w położnictwie uzyskała u męża, który, jak wspomniałem, był asystentem
bardzo uznanego francuskiego chirurga. Albo, jest drugie domniemanie, w szkole położnej Hotel de Dieu, która działała w Paryżu od 1531 roku. Pomimo oporu lekarzy, zauważmy, że mężczyźni przez wiele stuleci nie tolerowali kobiet w wielu specjalizacjach, a to jest XVI wiek, druga połowa XVI wieku. A więc pomimo oporu lekarzy przez 5 lat praktykowała, udzielając usług ubogim, a w 1598 roku zdała egzaminy, uzyskując prawo wykonywania zawodu, a więc w położnictwie. W 1601 roku została położną królowej Francji Marii Medycejskiej. Opiekowała się przy jej 6 ciążach. W 1609 roku opublikowała poświęconą położnictwie książkę w języku francuskim, a nie po łacinie, co ułatwiło dotarcie do odbiorców. Książka Burgos sprawiła, że położnictwo stało się profesją szanowaną przez mężczyzn praktykujących zawód lekarza i chirurga. Książka została przetłumaczona na język niemiecki, holenderski, angielski i łacinę. Opracowała tak zwany Berghuis Duché, który był przyrządem służącym do płukania pochwy przed porodem. Był to jeden z jej wkładów w dziedzinę narzędzi i technik położniczych, który miał na celu zapobieganie infekcjom i utrzymanie higieny podczas porodu. Przyjęła ponad 2000 porodów. Bardzo proszę osoby, które wychwycą jakieś moje błędy, o kulturalne wypowiedzenie się w komentarzach, a postaram się to skorygować poprzez potwierdzenie, jeśli zostanie to sprawdzone i potwierdzone. Natomiast osoby, które mieszkają za granicą czy w Polsce, mają doświadczenia, te dobre bądź złe, od strony porodów w szpitalach czy w domu, proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, aby wzmocnić ten materiał i uwidocznić, że nie jest on pusty, czyli nie jest obojętny, czyli ma oparcie, czyli ma zainteresowanie, czyli jest skierowany w dobrą stronę, aby tę świadomość, tą wiedzę i ważną sprawę, jaką jest naruszenie prawa i tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, bardziej naświetlić na światło dzienne wobec z jednej strony Polonii, ale z drugiej strony zainteresować tym tematem mocniej i szerszą grupę osób na świecie, jaka mam nadzieję też również nas poprze w tej sprawie. A to nie jedyna sprawa, jednak co bądź materiał jest skierowany akurat w tym temacie. Co do problemów, jakie mamy obecnie w Polsce. W szczególności zwrócony na uwagę na problem, jaki mają kobiety i my jako mężczyźni musimy stanąć w ich obronie, a w szczególności inteligencja, kultura, osoby, które zdają sobie sprawę o tym złu, jakie istnieje, z którym trzeba walczyć, nie być obojętnym. Przejdę do drugiej osoby. Jest to Justine Sigemund, bądź Sigemund. Urodzona w 1636 roku, zmarła w 1705, była śląską położną. Jej książka położnicza The Code Midwife z 1690 roku była pierwszym niemieckim tekstem medycznym napisanym przez kobietę. Podczas pobytu w Holandii Maria II Orańska zasugerowała, aby napisała podręcznik szkoleniowy dla położnych. To jest taka ciekawostka, że też oczywiście jeździła, podróżowała, przemieszczała się do różnych miejsc, praktykując. Była córką pastora luterańskiego w Roztokach, wieś w województwie dolnośląskim w powiecie świdnickim, gmina Dobromierz, dawne księstwo jaworskie. W
1683 roku została nadworną akuszerką elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Pełniła również funkcję królewskiej akuszerki siostry Fryderyka I, to jest Marii Amalii, księżnej Saksonii Zeitz. Opracowała interwencję oburącz podczas obierania porodu, aby obrócić dziecko w macicy, zabezpieczając jedną kończynę tak zwanym tymblekiem. Przypisuje się jej również wraz z francuskim położnikiem François Mauricieux znalezienie metody radzenia sobie z krwotocznym łożyskiem przodującym poprzez przebicie worka owodniowego. Odebrała ponad 6200 porodów, a więc dzieci, niemowląt. Niesamowita postać, historia. Bardzo proszę również o udostępnianie, poza komentowaniem, polubienie niniejszego materiału, aby wzmocnić jego siłę rażenia, przebicie do właściwych osób. Trzecią osobą był wspomniany już położnik François Mariquen, którego też również muszę troszkę przybliżyć. Urodzony w 1637 roku, zmarł w 1709. Francuski położnik odbył szkolenie z zakresu położnictwa w słynnym, tutaj ponownie, hotelu Dien w Paryżu. W 1668 roku opublikował książkę, która pomogła ustanowić położnictwo jako naukę. Przetłumaczono ją na kilka języków. Czwarty punkt odnośnie tak zwanych manekinów, maszyn, które stopniowo zaczęto wprowadzać, aby móc na nich szkolić kolejne osoby, co ułatwiało prędkość, szybkość i wygodę nauki. Pierwszy manekin do szkolenia odbioru porodów wynaleziony we Francji nosił nazwę Fantôme lub Fantôme modelowy i został stworzony przez Fryderyka Blanka w 1694 roku. Ten manekin był wykonany z drewna, tkaniny i skóry i służył do symulowania różnych etapów porodu oraz uczenia akuszerów umiejętności praktycznych związanych z odbiorem porodów. Manekin ten był jednym z pierwszych narzędzi wykorzystywanych w szkoleniach położnych i akuszerów we Francji. Kolejną osobą, do jakiej się odniosę, jest to Angelika du Courdray. Urodzona około 1712 roku, zmarła w 1794 roku. I tutaj pewna mała dygresja oraz informacja dla Was, ponieważ ta osoba jest wymieniona w książce Szkoła Luster, wybitnej autorki pani Ewy Stachniak, Polki mieszkającej obecnie w Kanadzie. Wersal, rok 1755, królewskie rezydencje widziane oczami 13-letniej Weroniki oszamiają blichtrem. Jej życie zmienia się na zawsze, kiedy po raz pierwszy przyjdzie przez słynną salę luster. Jak wiele innych nieświadomych dziewcząt przed nią, Weronika szybko orientuje się, że znalazła się w pałacu nie po to, żeby być służącą polskiego hrabiego, ma zaspokajać fantazję wyjątkowo wpływowego mężczyzny. Ale nikt nie mówi jej, że stała się zabawką w rękach Ludwika XV. W świecie dworskich intryg prawda jest najpilniejszą strzeżoną tajemnicą. Kiedy Weronik przypadkiem ją poznaje, nie ma już dla niej odwrotu. Zadba o to sama Madame de Pompadour. Szkoła Luster to wielogłosowa, misternie utkana powieść, w której splątają się losy Weronik i jej nieślubnej córki Marie Louise. Kobiety robią wszystko, żeby odnaleźć swoje miejsce mimo sztywnej hierarchii społecznej i burzliwej epoki schyłku monarchii w jakiej przyszło im żyć. Ode mnie jeszcze powiem tylko tyle, że jest to doskonała książka, która ukazuje również problem kobiet zachodzących w ciąże. W tym przypadku w odsłonie XVIII-wiecznej, które mają kontakt z różnymi, czasami nieprofesjonalnymi metodami, bądź profesjonalnymi poprzez pomoc tutaj wspomnianych chociażby wcześniej akuszerek, do tego wyszkolonych. I tutaj podczas takich wyszkolonych akuszerek pojawia się postać wspomnianej już Angeliki de Courdray, poprzez której nauki, szkolenia są wprowadzone do odpowiednich organów i w tych miejscach szkoli się córka tutaj naszej jej pierwszej bohaterki, a więc Marie Louise, zostając akuszerką.
Bardzo polecam do przeczytania tą książkę. Na pewno odsłoni oczy na świat kobiet, no i ogólnie całego dworu, życia panującego w XVIII wieku. Ale to jest tylko taka mała dygresja. Zapraszam Was serdecznie również do wysłuchania i obejrzenia wywiadu, jaki miałem przyjemność przeprowadzić z panią Ewą Stachniak w moim podcaście Świat Twoimi Oczami, który możecie obejrzeć na YouTubie bądź wysłuchać na Spotify. Wywiad był nie tylko odnośnie osoby pani Ewy Stachniak, ale również dotyczył jej książki Szkoły Luster. Zapraszam serdecznie do obejrzenia na YouTubie bądź wysłuchania na Spotify czy iTunes poprzez Apple. Kim była właściwie Angelika de Cordray? Wpływowa pionierska położna wynalazła pierwszy manekin położniczy naturalnej wielkości do ćwiczenia pozorowanych porodów pod nazwą maszyna. Na zlecenie króla Ludwika XV, aby zmniejszyć śmiertelność niemowląt. Prowadziła tak zwaną szkołę położniczą Aide de Sagesse Femmes, w ramach której podróżowała po Francji, szkoląc kobiety w dziedzinie akuszerstwa. W 1759 roku opublikowała wczesny podręcznik położnictwa pod tytułem Skrót sztuki porodu, tutaj już tłumaczenie na język polski, będący rozszerzeniem wcześniejszego podręcznika położnictwa z 1667 roku. Książka została przetłumaczona na wiele języków, m.in. niemiecki, holenderski i angielski. Szacuje się, że w okresie uczenia, porodu i odbierania w 1760-1783 roku dotarła do 40 miast i miasteczek, gdzie przeszkoliła 4000 uczniów. Była odpowiedzialna za szkolenie 6000 innych kobiet, które były nauczane bezpośrednio przez jej byłe uczennice. Ponadto uczyła około 500 chirurgów i lekarzy. Wszyscy oczywiście byli to mężczyźni. W ciągu 30 lat nauczania dotarła z nauką do 30 tysięcy uczniów. Stała się międzynarodowym symbolem francuskiego postępu medycznego. Kolejna osoba jest to postać już XX wieku, pierwszej połowy, Mary Frances Hill Colleague. Urodzona w 1900 roku, a zmarła w 1966. Była amerykańską świecką położną pochodzenia afroamerykańskiego, która prowadziła odnoszący sukces biznes świadczący usług porodowych. Zagrała w docenionym przez krytyków filmie dokumentalnym służącym do szkolenia położnych i lekarzy pod tytułem All My Babies z 1952 roku. Film wywarł ogromny wpływ na kształcenie położnych, a także kształcenie lekarzy. Film został wykorzystany do szkolenia położnych w Ameryce Północnej, Południowej i ostatecznie na resztę świata za pośrednictwem UNESCO i Światowej Organizacji Zdrowia. Asystowała przy narodzinach ponad 3000 dzieci jako położna. Oczywiście nie miała łatwej drogi jako osoba pochodzenia afroamerykańskiego, ale to wszystkie informacje o tych również problemach, przez jakie przechodziły, z jakimi musiały się zmagać, poznacie w linkach, które odniosą Was do większych, mocniejszych, szerszych informacji o tych osobach umieszczonych w opisie bądź komentarzach pod tym filmem. 23 listopada 1921 roku została wprowadzona ustawa Shepherda-Tonera, wprowadzona przez Biuro do Dzieci w związku z obawami o wysoką śmiertelność niemowląt. Ustawa regulowała higienę, opiekę nad niemowlęciem i kładła nacisk na licencjonowanie położnych. Ustawa zobowiązała pielęgniarki do nadzorowania i szkolenia położnych. Począwszy od lat 20. XX wieku, położne wykonywały prawie połowę porodów w Stanach Zjednoczonych. W 1929 roku ustawa została uchylona, a korzystanie z położnych spadło do około 10% urodzeń w USA. W 1946 roku została wprowadzona ustawa Hilla Burtona, która sfinansowała budowę szpitali na terenach, które w większości korzystały z położnych. To skłoniło wiele kobiet w ciąży do korzystania ze szpitala zamiast metod porodu w domu. Wykorzystanie szpitali do porodu wzrosło z 27% do 96% do 1960 roku. A więc zauważcie,
jak wiele wprowadzono metod, pomysłów, jak to się wszystko rozwijało poprzez niepoddawanie się i długie lata doświadczeń ze strony kobiet, akuszerek, położnych, ale również także lekarzy, chirurgów, którzy razem wprowadzili wiele innowacyjnych, nowych, ulepszonych metod dla odbioru porodów, zabezpieczenia kobiet, co teraz niestety się łamie. Dlatego podkreślam, jest ten film, aby przeciwstawiać się temu wszystkiemu złu. Aby walczyć o wszystko, oczywiście o dobro kobiet, które mają prawo do wyboru i w szczególności, kiedy należy im się to, ponieważ uważam, że każdy człowiek ma prawo do wolności wyboru i życia przede wszystkim. Wiele tych metod, doświadczeń przyszło do Polski z Francji, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w Polsce również wprowadzono nieraz wiele nowych pomysłów, wiele nowych ulepszeń. Mamy też pewne osiągnięcia na przestrzeni lat w różnych specjalizacjach od strony położnictwa, od strony chirurgii. Nie można tego odjąć, ale w tym przypadku to wszystko jest jakby ucięte przez prawo, zabraniając korzystać z wyboru wolności życia dla kobiet. W kolejnej części odsłonię, jak to wygląda w Holandii, gdzie mieszkam. Przeczytam dokładnie pewne artykuły, które są zamieszczone na internecie, podając linki, abyście mogli również się do nich odnieść i przejrzeć jeszcze raz sami. Z tego względu, że będzie to bardziej wiarygodne źródło informacji, do którego można zawsze mieć ewentualne jakieś roszczenia, ale wprowadzić również swoje własne przemyślenia, doświadczenia, uwagi, ponieważ pewne artykuły, informacje, które są zamieszczane w danym momencie na przestrzeni lat, zmieniają się na różnego rodzaju modyfikowane sposoby, czy to prawne, czy ze strony jakichś doświadczeń, nowych technologii, jakiejś medycyny, tak, wynalazków, więc nie jest tutaj to absolutnie powiedziane, że nie można wypowiedzieć się w komentarzu poprzez swoje zdanie, doświadczenie i wiedzę, a nawet nalegam do tego, oczywiście zachowując kulturę. Więc w kolejnym materiale przejdę do Holandii, gdzie przedstawię sytuację kobiet, jakie mają prawa i możliwości, kiedy są w ciąży, kiedy planują zajść w ciążę, kiedy już urodziły i jak to wygląda. Zapraszam. Przeczytam materiał z 2018 roku, 12 marca. Źródło internetowe, portal polonijny polonia.nl. Temat: Holandia. Chcesz urodzić w Holandii? O tym musisz wiedzieć. Część pierwsza. Link będzie zamieszczony w opisie bądź w komentarzu dla osób chcących jeszcze raz przejrzeć bądź sprawdzić dodatkowe informacje o stronach powiązanych z pomocą dla kobiet w Holandii od strony położnych i poporodowych, akuszerek. A więc zaczynajmy. W Holandii możesz przez cały okres ciąży ani razu nie zobaczyć ginekologa. Przygotuj się na minimalną ilość badań diagnostycznych. Zaproponują ci poród w domu i opiekę poporodową. Jeśli w szpitalu, to po 2-3 godzinach po urodzeniu dziecka zdarza się wypis. Dla wielu Polek to szok. Wiele Polek decyduje się na poród w Holandii. Opieka nad kobietą w ciąży, organizacja porodu oraz opieka poporodowa w Holandii jest inna niż w Polsce. W pierwszej części przedstawione są kwestie przedporodowe, a w drugiej części, którą przeczytam, to po porodzie. A w trzecim o sprawie kluczowej, to jest odpowiednim ubezpieczeniu zdrowotnym, bo poród i opieka poporodowa łączy się ze znacznymi kosztami. Pierwszy punkt. Położna przede wszystkim. W Holandii kobietą w ciąży opiekuje się przede wszystkim położna. Z języka niderlandzkiego verlosk kundige. Nie lekarz ginekolog. Z niderlandzkiego vrouw wenarts. Gynekolog. Lekarz domowy z języka niderlandzkiego huisarts.
nie daje ciężarnej kobiecie skierowania do ginekologa, na co liczą Polki, a informuje o konieczności skontaktowania się z położną. Każda kobieta, która zaszła w ciążę, powinna szukać położnej jak najbliżej miejsca zamieszkania. Koszty usługi położnej są w 100% refundowane przez ubezpieczalnię z polisy ubezpieczenia zdrowotnego, które jest obowiązkowe w Holandii. Dla wielu Polek brak konsultacji ginekologicznych, jak również niewielka ilość badań diagnostycznych jest szokująca, szczególnie jeśli wcześniejsze ciąże były prowadzone w Polsce. Spotkanie z ginekologiem lub ewentualna wizyta w szpitalu następuje w przypadku powikłań przebiegu ciąży lub gdy jest konieczna szersza diagnostyka. Jeśli wszystko jest w porządku, dla kobiety ciężarnej najważniejsza jest położna, mówi Katarzyna Czupryna z Polski Kramzorg Kajtek w Hadze, organizacji świadczącej usługi opieki poporodowej, tak zwane z języka niderlandzkiego Kramzorg, Polkom w Holandii, które są w ciąży i w połogu. Drugi punkt. Badania prenatalne, tak, ale płatne. W Holandii jest możliwość przeprowadzania badań prenatalnych w kierunku występowania u płodu wad wrodzonych zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patatua. Czy kobieta chce przeprowadzić takie badanie? Zapyta o to położna lub ginekolog podczas pierwszej wizyty. Można stosować na dwa rodzaje testów. Zintegrowany, badanie krwi kobiety ciężarnej oraz pomiar przezierności fałdu karkowego dziecka przy pomocy badania USG. Drugi, test NIPT. Jest to nieinwazyjny test prenatalny, bardziej skuteczny w wykrywaniu wad wrodzonych. Badanie krwi kobiety ciężarnej. Koszt badania przesiewowego wynosi 168 euro. Jest to informacja, przypominam, na 2018 rok. Test badania przesiewowego wynosił w 2018 roku 160 euro, a więc był to test zintegrowany w przypadku ciąży pojedynczej lub 175 euro w przypadku tej drugiej opcji badania, czyli testu NIPT. Trzeci punkt. Możesz urodzić w domu. W Polsce porody w domu, choć również zyskują ostatnio na popularności, wciąż jeszcze są rzadkością. W Holandii szacuje się, że w domu rodzi około 40% kobiet. Gdy ciąża przebiega bez powikłań, taki poród zaproponuje w Holandii położna i w szczegółach pomoże się do niego przygotować. Czwarty punkt. Poród na życzenie w szpitalu. Kobieta może jednak odmówić i zdecydować się na poród w szpitalu, niezależnie od tego, gdzie nastąpi poród. Przy kobiecie zawsze będzie położna, która sprawowała opiekę nad ciążą lub położna szpitalna. W szpitalu nawet po porodzie wywoływanym, a to jest poród ze wskazaniami medycznymi, może nastąpić szybki wypis, jeśli mama i dziecko czują się dobrze. Dla Polek, których dziecko przyszło na świat w ojczystym kraju, tak wczesny wypis mógłby być szokujący, ale w ostatnich latach w Polsce to też się zmienia. Przypominam, to był rok 2018 i to jest wypowiedź portalu Polonia.nl. Więc inaczej się to patrzymy już z czasem na to wszystko obecnie. Poród może odbyć się również Geburte Hotel. Jest to hotel porodowy, w którym wcześniej należy zarezerwować miejsce. Zwykle takie specjalne hotele są lokowane przy szpitalach, dlatego trafiają do nich także położnice. Kobiety tuż po porodzie, wyjaśnia Katarzyna Czupryna z Polski Kramzorg Kajtek w Hadze. Druga część dotyczy informacji, jakie ma możliwości pomocy, wsparcia kobieta po urodzeniu dziecka w Holandii. Jeśli twoje dziecko przyszło na świat w Holandii, to musisz wiedzieć, że podczas tych najtrudniejszych pierwszych dni z noworodkiem w domu będziesz miała dużą pomoc, nie tylko ty zresztą, ale cała twoja najbliższa rodzina. Czas na opiekunkę poporodową. Z języka niderlandzkiego Kramverzorgster. Pierwszy temat. Opiekunka poporodowa. W Holandii postawienie matek na nogi po porodzie wydaje się być sprawą priorytetową. Opieka poporodowa przysługuje wszystkim świeżo upieczonym matkom, niezależnie od ich dochodu. Refundacja kosztów zależy jednak od wybranej polisy ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez ubezpieczyciela. Tuż po przyjściu dziecka na świat do akcji wkracza opiekunka poporodowa, tak zwana Kramverzorgster. Jej opieka nad matką i dzieckiem trwa od 8 do 10 lat. Tak naprawdę wkraczamy do akcji już w siódmym miesiącu ciąży, kiedy odbywa się tak zwany
intake, czyli rozmowa zapoznawcza, podczas której omawiane są wszystkie szczegóły opieki poporodowej, wyjaśnia Katarzyna Czupryna, SkyTech Polski Kramsorg, organizacji świadczącej usługi opieki poporodowej Polkom w Holandii, które są w ciąży i w połogu. W przypadku porodu domowego opiekunka zawsze asystuje położnej. Następnie zajmuje się położnicą i jej noworodkiem od 3 do 8 godzin dziennie. Pomaga w opiece nad maleństwem, przekazuje mamie podstawowe umiejętności rodzicielskie, karmienie piersią, uspokajanie i kąpanie niemowlęcia. Opiekuje się także samą matką, sprawdza, czy szwy się dobrze goją i oferuje praktyczną pomoc. Ponadto opiekunka przejmuje też niektóre obowiązki domowe, jak utrzymywanie łazienki w czystości, zmiana pościeli zarówno noworodka, jak i matki, pranie rzeczy matki i dziecka, zakupy, odbieranie starszych dzieci ze szkoły i opieka nad nimi, ewentualnie przygotowanie obiadu czy innego posiłku. Opiekuje się także gośćmi, którzy przychodzą, żeby pogratulować rodzicom i zobaczyć nowo narodzoną pociechę. Kolejny punkt, czy Kramsorg jest bezpłatny. Minimalny czas trwania opieki poporodowej, tak zwany Kramsorg, to 24 godziny, a maksymalny 80 godzin w przeciągu 10 dni po porodzie. Opieka poporodowa nie zawsze jest bezpłatna. Jak to wygląda? W przypadku opieki poporodowej, którą otrzymujesz w domu, obowiązuje ustawowy osobisty wkład, tak zwany Eigenbetrag, w wysokości na 2018 rok, tutaj zaznaczam, 4,30 euro za godzinę. Czasami wkład ten pokrywany jest częściowo lub w całości przez ubezpieczalnię. Należy zwrócić zatem uwagę na swoją polisę ubezpieczeniową zdrowotnego. To bardzo ważne. Trzeci punkt. Karmienie piersią. Informuję przyszłe mamy podczas rozmowy zapoznawczej o wszelkich zaletach karmienia piersią i dostarczamy materiały na ten temat. Wyjaśnia Katarzyna Czupryna z Polski, Kramsorg Kajtek w Hadze. Podczas trwania opieki poporodowej opiekunki przekazują mamie bardzo dużo informacji dotyczących różnych technik karmienia piersią. Wszystkie opiekunki przechodzą również szkolenie laktacyjne. Pomoc doradcy laktacyjnego jest w Holandii dość popularna i często nawet refundowana przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych, jeśli matka jest posiadaczem rozszerzonego pakietu ubezpieczenia, tak zwane Aanvullende Verzekering. W większości przypadków Polki już podczas rozmowy zapoznawczej w 7 miesiącu ciąży deklarują chęć karmienia piersią i robimy wszystko, żeby je w tym wspierać, mówi pani Czupryna. Kolejny punkt, pewne siebie matki. Głównym celem holenderskiej opiekunki poporodowej jest przygotować mamę do samodzielnej i właściwej opieki, tak aby stworzyć dziecku bezpieczne środowisko. I tu jest koniec tej drugiej części. A więc, tak jak widzimy, na przestrzeni lat, wieków, ta forma akuszerek położnych i poporodowych utrzymała się dalej, między innymi w Holandii, i dalej jest też wybór co do tego, gdzie kobieta może, chce, planuje urodzić dziecko. Czyli w momencie, kiedy zagraża życiu, zdrowiu matki, kiedy już jest wiadome, że dziecka nie da się uratować, bądź niestety odeszło przedwcześnie, kobieta jest ratowana. Jest udzielana jej pomoc. Nie jest pozostawiona sama sobie. Dlatego wspieram tutaj bardzo kobiety w Polsce i na całym świecie solidaryzuję się z wszystkimi pod tym względem. Mam nadzieję, że wszyscy artyści, osoby inteligentne również, pozostałe grupy osób poprą mnie poprzez lajki, udostępnienia, przychylne komentarze, kulturalne komentarze, ale również wasze wypowiedzi z waszych doświadczeń, czy z Polski, czy spoza Polski. Jak to u was wygląda, jakie wy mieliście jako matki Polki, jako kobiety mieszkające również na obczyźnie doświadczenia, czy macie doświadczenia, kiedy jesteście w ciąży, bądź byłyście w ciąży. Jak możecie to w skrócie opisać. Bardzo bym prosił, ponieważ jest to bardzo ważne, aby umocnić tą walkę o prawa kobiet w Polsce i nie być obojętnym wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Ani jednej więcej.